Witam. No, dzisiaj ekspiłem cały dzień, prawie cały czas tylko na Slugerze. No co prawda miałem na innych czołgach podwójne doświadczenie oprócz Lowe i T1 Kunigana, bo nie grałem na nich w ogóle. I wreszcie udało mi się zdobyć doświadczenie na działo do Slugera. Tak, i właśnie teraz padam. A dużo, 16 tysięcy expa. To naprawdę cały dzień się męczyłem. Jest zbadany. A działo wyjątkowo dużo kosztuje. Ja nie wiem, czy to takie drogie, że 127 300. No ale oczywiście je kupuję. Jest dłuższe. Jest inne. Błąd, nie udało się załadować amunicji, jak zwykle. Tutaj sobie zmienię trochę, żeby trochę tej więcej było tej wybuchowej, ale nie za dużo. Zupełni, akceptuj. A, amunicja jest droższa. No. I zagram sobie teraz Slugerem. Ładnie. Coś tnie. Bardziej niż zwykle chyba komputer, dlatego że komputer jest uruchomiony już kilka dni pod rząd. Będę musiał go zrestartować albo przynajmniej wylogować, zalogować. No, taka bitwa. A zresztą dzisiaj, w ogóle dzisiaj cały dzień bardzo dobrze mi idzie granie. Być może to dlatego, że ja już ostatnio kilka dni gram dużo w czołgi i tu może się przysłużyć właśnie to, że no już doszedłem do dużej, do dobrej wprawy, kurczę, i no i pięknie mi się gra. Tamto działo się ładowało około 3 sekundy. Zobaczymy, ile to się ładuje. To jest moja ulubiona mapa do kampienia na tej górce tutaj i to jest czołg do kampienia, więc spróbuję wjechać do góry. Znaczy nie, no nie to, że spróbuję, wjadę po prostu do góry. Ale spróbuję coś tam ubić i z tym działem może mi się nawet, może nawet mi się... Do roboty. Działo się ładuje prawie 7 sekund. Trochę lepiej niż w T20. W T20 się ładuje 8 sekund. Ponad. Nie wiem, do jakiego czołgu jeszcze to porównę. No to T20 najbardziej przybliżone, no bo inne czołgi to albo bardzo szybko strzelają, albo bardzo wolno, bo Lowe co 10 sekund. To 6 sekund, 7 sekund. 7 sekund. To jeszcze nie jest tak źle. To jeszcze pójdzie. Najgorzej jest na KW1S, gdzie jest 14 sekund. Laga miałem. Gdzie to ten kamień? Tutaj. A nie, nie ten kamień. Za tamtym kamieniem się pomyliłem stronę. Ciekawie czy coś ubije nowym działem. Bo Tigera na przykład ledwo. No i tak, spróbujmy. Jak to z celownością? Celowność trochę wybraje dłużej. Co się ustawia, znaczy ten... O, tam fałka jest. Kurde. Muszę trochę wyjechać i muszę nic tam celować. No niestety, gdzieś tam jest schowany. Ryzykuję życiem swoim. Co ja robię? A, dwa razy nie wiem. Kurde, musiał ruszyć, dupsko! Kurde, musiał się ruszyć. Nie no, nie poczerni się. Ile szczeliłem. No cóż, ja tutaj ucieknę sobie. Nie zaraz obicę. No i mi się często myli, zamiast S nacisnąłem X. Nic to nie zrobiło. Nic to, niczym to nie zadziałało. Proś. Ale to jest też kwestia tego, że no, z nagrywaniem filmiku się gra dużo gorzej, bo jest FPS strasznie dużo gorszy. Tiger się pali. Muszę ostrzec.
Ja PZ 3-4 teraz to będę miał na jednej na pięta, albo na pół, zaraz spróbuję. Znaczy, że chciałem powiedzieć na pół expand dopiero. No, czemu ja tu nikogo nie widzę? Czemu ja tu nikogo nie mogę celować? A z Lugerem też to gra, bo to zniszczyciel w końcu. Już się czeka, aż coś się pojawi. Dobrze, można bardzo dobrze się celuje. Chociaż teraz, mi się wydaje, z tym działem on ma trochę gorszą celowność. Na tamtym dziale miał kłyczko mniejsze. Ej, to przecież na to ja. Idź na gier, pokaż, czy chciałbym kogoś trafić w końcu. Nie mogę. 5 do 7. Przegrana chyba. No, Tiger, wyzwał się jakoś, żeby mieć na tutaj dopaść. Nie. A, chyba złą kampę wybrałem, bo ostatnio jak grałem, to sobie wybierałem między domkami tam po lewej, w tej chwili po lewej z tyłu. Tak, takie położenie. I tam jakoś lepiej mi to szło. Tutaj nigdy mi dobrze nie szło, jak się skampiłem na tej górce. Zła kampa. Nie lubię. Nigdy nie idzie na tej kampie. Jeśli mnie nie zapuką, a ja się udam tam. Jeśli mnie nie zabiją po drodze. A tu już jest zaawans. Aha. No, no, tamte domki. Jeśli mnie tu nikt nie zauważy. Ale haubic nie ma. Ja spróbuję. A tutaj ta, tylko trzeba to nieraz to na mapie popiepoje. Popieprzyło mi się. To są kamienie. No ale przynajmniej coś się robię, żeby tak gra do przodu, to może tego Tigera tutaj zrobię. Tak, i zobaczyć tutaj, to jest. Tylko kawałek zostaje. Nie, też kawałek zostaje. Tylko, że on mnie bardziej walał niestety. No w końcu to jest siódmy poziom, prawda, ja szósty, nie? No, no, wal sobie w tego wtypka, a ja w ciebie. Do licha, nie przebiliśmy pancerza! No, era, to nie działa. Jeszcze go tam to, w to żółte. A on we mnie. Takim sposobem to... Ten... Szest bojowy działa taki jakiś słaby. Nie, nie. Ja tutaj nie będę z tej strony. Ja mu próbuję zaskoczyć go. Że ja... Nie podoba, że sługę, a to jak na każdym niszczycie się wraca. Ten Pershing, którego będę miał na rynku, no, też chodzi. B. To nie. Boję się. Sherman 5. Znaczy, nie Sherman 5. Tak, tak, R5 Sherman. Nie, to jest. M4 Sherman 5. To jest 4 czy 8. Zrób zwiadzik, Shermanie, proszę cię bardzo, wykryj tam coś. Ja mi się wydaje, że ten Tiger nie padł. A, czekaj, ten typ tutaj... Aha. No to zobaczę, czy ten typ padł. Nie wiem, czy ten Tiger się został zniszczony, czy nie. Sherman został, porządnie. Opa. Jedna z gąsienic uszkodzona.
Jedna z gąsienic uszkodzona. Jedna z gąsienic uszkodzona, ale jadę jeszcze. Chyba, że to jest kamień. Telefon dzwoni i ja nie odbieram, jak kręcę w innych niestety. Nie spodziewałem się, że telefon będzie mi dzwonił. O nie no, lag w takim momencie... To jest pogięcie, żeby lagi miał, kurde, jak celuje w czołgi. A nie, Stryker. Pieprzony. Ale on mnie teraz rozwali. Zabawię. Jak na razie 8 do 11. Nie wiem, co ten Sherman wyprawia, będzie przegrany. Test działa się, że tak powiem, nie za bardzo powiódł. Tutaj, jak już mam to działo na slugerze, to zagram sobie jeszcze, ale na slugerze, ale bo chcę coś, kurczę, ubić tym działem. Zobaczyć, jak ono się sprawdzi. Tutaj nie wyszło. Ale będę teraz grał T20, bo już mi brakuje tylko 35 tysięcy doświadczenia. To już można powiedzieć jest niewiele. I będę mógł sobie wreszcie Pershingiem pojeździć. To jest bardzo fajny czołg. No i tyle w sumie. Wysyłam na serwer.